Dzień dobry. Dzień dobry. Pan wybaczy spóźnienie, ale nie mogę oderwać się od węża. Proszę spocząć. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że w końcu udało nam się spotkać. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że jestem cholernie zdesperowany, żeby coś wam dzisiaj wcisnąć. Moja kwartalna premia i nowe kombi dla żony czekają. Miło mi, że będzie okazja cię rozczarować. Niech pan zacznie. A my z nieskrywaną pogardą będziemy słuchać tego bełkotu o dopasowanych, innowacyjnych rozwiązaniach. Tak. Proszę. Świetnie. Rozumiem, że na spotkanie mamy około godziny, bo przez ten czas uda mi się złamać wasz opór poprzez zanudzanie was na śmierć. Jeśli będzie pan mówił dłużej niż 15 minut, obiecuję, że odgryzę sobie stopę z rozpaczy. Ja natomiast każę ochronie przetestować na tobie nowe paralizatory. Fantastycznie, dokładnie takiego ducha współpracy od was oczekiwałem, mokry kapiszony. Pajac. Wzajemny. I choć życzę wam mnogich klęsk i kokluszu, to jestem przekonany, że uda mi się dziś coś wam wcisnąć. Twoja obecność tu z sekundy na sekundę staje się coraz bardziej uciążliwa. Czy nie okazuje tego wystarczająco wyraźnie? Aha, to w takim razie jedyne, co mi pozostaje, to omówić moją ofertę w nadziei, że zdolność waszej percepcji przekracza przynajmniej chwilami poziom osiągany przez półroczne szympansią. Ma pan rację. Niech pan zostawi w takim razie materiały i już sobie pójdzie. Dokładnie. A my komisyjnie spalimy je na wielkim stosie i będziemy tańczyć wokół nago jak dzikusy. Nie wierzę, jak potwornym struclem jesteś. Doskonale. To jak możemy jeszcze ciebie upokorzyć? Może zadzwonię w przyszłym tygodniu, żebyście mogli sobie jeszcze na mnie trochę poużywać. Nawet nie zniżę się do wykonania telefonu. Pozwolę mojej asystentce, żeby spuściła cię na drzewo. Żegnaj, kwartalna premio. Wyśmienicie! Idź w spokoju i niechaj przed budynkiem dopadnie cię pies ochroniarza. Dopiero teraz widzę, jak jest was smutne pędzle. Cała wzgarda po mojej stronie. A teraz wynocha. No.